body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Cześć, czołem. Witam was, kochani, serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulatora 2. Ze mną jest Rancia. Chyba nie słyszy, a nie słyszy jednak. I słuchajcie, stała się rzecz niebywała. Nie jestem na minusie, oczywiście w praktyce, bo w teorii jestem, bo mam uszkodzenie ciężarówki 30%, więc tak naprawdę jestem pod dużą kreską. Ale z racji tego, że nie mam kasy, to tak naprawdę nie będę teraz nic takiego robił dziwnego, tylko po prostu postaram się troszkę pozarabiać. Mam nadzieję, że ciężarówka mi na to pozwoli i gdzieś tam się po drodze nie rozwalę. Zaczynamy trasę, ja tylko odkryję ten jeszcze tutaj pytajniczek, który mam z boku. Jedziemy zabrać ładunek, no bo chciałbym jak najszybciej, że tak powiem, wyjść na taki bezpieczny punkt zerowy, czyli troszkę zarobić, tak żeby co noc nie być po prostu w plecy. Mam taki ambitny plan, słuchajcie. Co tu jest? To jest tutaj, czy to jest tam dalej? To nie jest tutaj. W ostatnim odcinku troszkę gadaliśmy o spotkaniu. Może takie będzie miało miejsce już niedługo. Zobaczymy. Na chwilę obecną... W następnym roku. Na chwilę obecną planujemy. A co z tego wyjdzie? I rozmawiamy. To się po prostu okaże. W ogóle, Marek, jak mnie słyszysz, to pamiętaj, że ja mam zawsze na naciśnij i mów, a w tym czasie coś przeglądam i dopiero potem się, wiadomo, na Discorda przejdę, nie? Znajdziemy inną trasę. Zawróć, kiedy będzie to możliwe. Bo ja nie mam na automatycznie, żeby nie było czasem szumu, nie? Tak, wiem o co kaman. Dobra. Salon Iveco odkryty, możemy jechać dalej, aczkolwiek no jest to ciężkie, bo jak wiecie, moja ciężarówka ma, nie, przepraszam, 23, a nie 32, ale jest dosyć poważnie uszkodzona. Już niestety mi się zdarza, że silnik się wyłączy. No ale jest jak jest. Mówiąc najprościej, nie stać mnie na naprawę. Więc muszę sobie radzić z tym, tak jak to wygląda teraz. Po tej trasie będę miał... Przygotuj się do skrętu w lewo. Jeszcze mi się nie włączyła, ale po tej trasie będę miał około chyba 20 tysięcy, więc... Skręć w lewo. Będzie jeszcze jakiś taki margines bezpieczeństwa, że jak zejdzie mi atak kredytu, to chociaż nie wejdę na minus. Więc będę mógł zbierać kasę, żeby naprawić ciężarówkę. Przygotuj się do skrętu w prawo. A mam pytanie w ogóle. No? Czy donaty to zawsze muszą być jak jest stream na żywo, czy też tak można dawać bez streamu? Mogą być cały czas, bez streamów też, ale no, trzeba mieć świadomość, że jak dajesz taki donate bez streamu, to potem on się nie pokazuje na streamie, ale można dawać cały czas, nie? No, on mnie się po prostu pokaże w momencie, no. A teraz na przykład jakbyś dostał donate'a, to ty byś to widział? Tak, on się pokaże teraz na odcinku, bo on się pokazuje w OBS-ie, więc jak dostaję donate'a nie będąc w OBS-ie, to on mi się pokazuje jak włączę OBS-a, nie? Więc jakbym teraz dostał w tej chwili donate'a, a to on się teraz pokaże, tak? I po prostu potem się okaże osobom na odcinku, jak będą oglądały ten odcinek, tak to wygląda. No, kiedyś tak mi Bostek dał do Mejty, bo on mi
Potem robił przelewy na Nitrado, jakiś zasagowek, a na początku dawał po prostu na moje donaty takie tutaj, że tak powiem, wiesz, przez Tip and Donation. I one się pokazują po prostu w momencie, w którym odpala OBS. Jakby teraz ktoś mi dał donata, to on się teraz pokaże, tak. I będzie na odcinku. Takie cuda. Spoko, ja tam jak wrócę ze streamami na żywo, to już donate będzie ode mnie lepiej. Pięknie. Bezpiecznie. Nie wiem, może jakoś w przyszłym tygodniu się uda, tylko on musi, kurde, facet musi skończyć chociaż podłogę położyć w salonie, bo wtedy będę mógł chociaż pudła przynieść tam, nie? A ile mu zajmuje czasu? To już robi 2 tygodnie. W teorii ma skończyć w tym tygodniu, no do końca tygodnia, ale zobaczymy, czy mu się uda. A ile godzin robi? Różnie. Czasem 12, czasem 4. Ja go też nie sprawdzam, bo ja przecież pracuję. Więc nie wiem. Nie chcę wiedzieć, ile wyniesie koszt za ten remont. Ja to orientacyjnie mogę ci podać. Nie jest zliczone wszystko, ale około 30 tysięcy. Ile? Około 30 tysięcy. Ja pierdzielę. No takie rzeczy, no, cała Marek, nowa kuchnia. Widać, Marek, musiałeś nieźle harować, żeby mieć remont w domu. No to wiesz, to nie trzeba, można to być tu taniej, ale mamy, wiesz, kuchnię, szafki pod wymiar, do tego będzie cały nowy sprzęt, bez lodówki, bo ona zostaje stara, więc nowy okap, piekarnik pod zabudowę, płyta pod zabudowę. No to same te sprzęty to będzie z 5 tysięcy, tak? No szafki to jest kilkanaście tysięcy, bo do tyle kosztuje, jak ci robią pod wymiar lakierowane i tak dalej. No to już masz powiedzmy 17 tysięcy, 18. No robocizna takiego Janusza, który ci robi, kładzie płytki, wszystko, gładzie nowe, bo to wszystko było pozrywane, kładzie ci nowe płytki, nową... Klauzuję tak, jak oto tak, panele ci jeszcze położę, żeby już było wszystko, jeszcze potem pomaluję, żeby się nie brudził. No to będzie to kosztowało powiedzmy 6-7 tysięcy. Robocizna, no to już masz 18 plus 6, to już masz 23, to powiedzmy, tak, 23 tysiące. I tak masz jeszcze materiały. A jeszcze zlew, jeszcze bateria, to pewno z 1000, 24, no i materiały, czyli wszystkie panele, gładzie, sradzie. W tej chwili już chyba za materiały 2000 poszło, no to już dużo raczej nie pójdzie, może jeszcze jakieś farby. No ale generalnie to tak około 30 koła będzie kosztowało. Teraz nie wiem, policzę to jak się skończy, bo w tej chwili to nie dam wszystkich kosztów jeszcze, tak? Na przykład wczoraj byłem w Kasztoranie, kupić jeszcze raz? Teraz u ciebie też robi ten remont? Nie, on nie robi weekendy, w tygodniu tylko. Aha, tak, czyli od poniedziałku do piątku. Wczoraj, ja to tak jest, że on już kupił chyba sprzętu, bo mam raczej sprzętu, materiałów za 1300 zł, a my wydaliśmy z żoną myślę 2000 jeszcze, bo panele, bo listwy, bo płytki, bo takie, bo srakie. Ale teraz byłem w Kastoramie kupić jakieś tam farby, a żeby były lepsze, bo też trzeba kupić kuchenne, to już poszło 300 na przykład na farbę do sufitu w kuchni i tak dalej, więc to tak się zbiera, to są 1000 zł. Ja to ci mówię. To ile ten człowiek dostanie? Tyle, ile zarobi. Nie no, 6 tysięcy podejrzewam z hakiem. No ile? No nie wiem, bo to w sumie on chyba liczy, nie? No tak, no ale to jest też taki znajomy, on mniej bierze niż normalnie by wziął. On weźmie 6 tysięcy za to wszystko, natomiast kiedyś jak nam robili łazienkę, samą łazienkę i inne osoby, to płaciliśmy nawet 8 za łazienkę, nie? Tylko za jeden pokój. Aha. Także on weźmie tam chyba 6 z drobnym hakiem, znaczy weźmie, bo też liczyliśmy tak.
Więc to kosztuje, no. To kosztuje. Zresztą, no, takie osoby, które, że powiem, mają fak w ręku, zajmują się budowlanką czy skończeniówką, to zarabiają dobre pieniądze. No. Więc jest to jakiś fach, fach, który można mieć. Ja tam akurat nie mam w ogóle takich zdolności manualnych, więc... Ale ludzie zarabiają... Tylko jest to oczywiście praca taka, że tak powiem, niestabilna, bo możesz nie mieć przez pół roku roboty, tak? I jakby jak nie masz dużego portfolio klientów, albo nie jesteś polecany, to nie ma wcale dużo roboty, ale... Ten Daniel to Daniel, ale ja przy tym mieliśmy takiego kolesia, nazywał się Bartek. On robił remonty u mnie, w ogóle u mojej całej rodziny i znajomych, nie? No był rzetelniejszy od tego, bardziej słowny, bo i pracował po 8-9 godzin dziennie, temu to różnie wychodzi. Ja cię podejrzewam, że dlatego, że on robi, wiesz, kilka rzeczy, kilka remontów jednocześnie, nie? To jest inna kwestia, bo tak często robią, ale z Bartkiem on sobie drogo liczył, raczej drogo, natomiast on miał roboty na pół roku do przodu. Czyli miał zaplanowane prace na taki czas do przodu i nie miał miejsca, nie? Jak pamiętam, jak u niego planowaliśmy remonty na wakacje, to się do niego dzwoniło w październiku, nie? 6, 7, 8 miesięcy wcześniej, dlatego że on jest zajęty, nie? On ma pracę zaplanowaną na cały czas. I był dobry. I miał też ekipę, już nawet nie robił sam, tylko miał 3, 4, 5 ludzi. I robił kilka rzeczy jednocześnie. Ale był, że tak powiem, wiesz, czasowo wiarygodny. Tutaj jest troszkę inna sytuacja, bo miał wejść w poniedziałek, wszedł w środę. Już dwa piątki nie robił, bo sobie wyjeżdżał, bo coś tam mu wyskoczyło, więc jest trochę gorzej z tym, ale jeżeli chodzi o jakość tego, co robi, to robi okej, okay, no. Ten ma też ten minus, że jest znajomym, więc nie można go, że tak powiem, z buta traktować. Ale no, to jest też taniej, więc jakoś tam to się kalkuluje. Ba, na Śląsku są kobiety, które zajmują się wykończeniówką. Nie wiem, czy wiedziałaś o tym. No, kiedyś był o nich film w Uwadze, czy w czymś takim. Skręć w lewo. Możliwe. Założyły sobie kobitki firmę budowlaną i też miało masę chętnych. Bo były kobietami, czyli były bardzo dokładne, skrupulatne i tak dalej. I nie piła alkoholu i sto innych rzeczy, tak? Więc tak też można. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Ale też wiadomo, że na przykład, wiesz, no podejrzewam, że stawki w Warszawie są dużo wyższe od tych Gudziądzu, tak? I wtedy są inne pieniążki. Tutaj wziął 6, a pewno u ciebie wziąłby za 4, tak? Albo za 3. Ale no, coś za coś zawsze. To się zmienia. Tak, właśnie przywaliłem w policję i mam 32% uszkodzenia. Świetnie. Po prostu genialnie. Także coś mi się wydaje, że to nie będzie dobre. To nie są dobre 3 odcinki. Zacząłem mając 3000, bo jadę, będę miał znowu minus.
A to z tego powodu, że teraz coś tam zarobię i dojadę na czas, bo to na pewno się uda. Zarobię nawet 9 tysięcy, ale wydam na naprawę ciężarów i masę. I wyjdę na zero, nie? Albo nawet nie. Genialnie, genialnie. Jedź prosto. Przygotuj się do skrętu w lewo. A ten znowu, Gancia, powiem ci, ten Bartek, co nam robił te remonty, to siedzi w Anglii teraz, nie? Skręć w lewo. Mówi, tam zarobi kilka razy tyle. Kto? Jaki Bartek? A ten, co mi robił remonty, taki u nas rodzinnie był taki koleś, co robił nam remonty, wiesz, w całej mojej rodzinie. To wyjechał do Anglii, tam montuje klimatyzację i kominy robi, takie inne rzeczy, kominki. I dużo lepsza kasa niż, wiesz, niż z takiej normalnej wykończeniówki. I znowu mam pewną maila tutaj z banku, dokładnie. Przekroczono stan twojego konta. Czułem, że tak będzie. Jak będę miał własną ciężarówkę, to będę po prostu wydawał masę kasy na naprawy. I jak jeździłem na wypożyczonej, to po prostu nie miałem prawie w ogóle wypadków, a teraz jeżdżę na swojej i... Co trasa, to kilka procent uszkodzeń. Świetnie. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Słuchajcie, na szczęście w nieszczęściu dojeżdżamy. Potem odwiedzimy jeszcze serwis. Następnie skręć w lewo. Chociaż nie dojeżdżamy wcale, bo to jest granica. A ja mam z tym już 5 odcinków, więc będę musiał się wziąć za renderowanie i planowanie ich. Ale najpierw to chyba czas na program na kolację. Mam twaróg chudy, który ma datę ważności chyba do jutra, więc muszę go zjeść. A to jest 30 gram białka, jak nie więcej. Zjedź z ronda. Skręć w prawo. No i czekamy na granicy, nie ma lekko.
Jak i ten wjazd do Bułgarii jest ładnym mostem. Podoba mi się. Obliczanie nowej trasy. Trzymaj się prawej strony. Ale to ładnie. Skręć w prawo. Skręć w prawo. Ile jeszcze odcinków ci zostało? Zostało? Nie no, ja już będę kończył na dzisiaj nagrywanie. A będę nagrywał, no wiesz co, tak będę chciał nagrać, żeby mi starczyło do mniej więcej 7-10 sierpnia, wiesz? Bo wtedy wracam z wakacji. Już powinienem wrócić do normalnego funkcjonowania, czyli będę mógł chyba streamować. W sensie na tą działkę, czy... Skręć w prawo. Jeszcze raz, bo coś przerwało cię. Na tą działkę, czy gdzie indziej? Na działkę jadę, tak, na Podlasie, no. Nie, no bo z racji tego remontu to się tak z kasy wytrzepiemy, że nigdzie nie jedziemy, nie? Trzecim zjazdem. Tylko na działkę. Trzymaj się prawej strony. Zjedź z ronda. Pojedziemy z żoną tam na tydzień. Potem na drugi tydzień zostanę sam z Hanią, Manessa wróci, będzie od nas odpoczywać. Myślę, że jakbym zobaczyła kiedyś Hanię, to byśmy się szybko polubiły. Słuchaj, Hania jest otwarta, więc wszystko jest możliwe. Dzień dobry, podsłuchujący Kubo. W poprzednim odcinku cię grubo obgadywaliśmy. Będziesz mógł to usłyszeć. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Nie, to jeszcze nie tutaj. Przygotuj się do skrętu w prawo. Zostało mi kilometr do celu, tak za chwilę kończymy. Trzeci odcinek skręt na dzisiaj. Świat i ludzie.
przygotuj się do skrętu w prawo. No, jeszcze muszę tylko odwiedzić serwis. I zobaczyć, jak bardzo jestem w plecach. Z kasą. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. To była miła przejażdżka. Co tak cicho siedzi? Kuba podsłuchuje. Albo coś robi i nie może gadać. Albo nas troluje, to też jest możliwe. Znając Bubcia, to wszystko jest możliwe. Dobra, gdzie tu jest jakiś serwis? I czemu tak daleko? Boże, tu nie ma serwisu. Nigdzie. To aż niemożliwe, żeby nie było serwisu. Co, w całej Bułgarii nie ma serwisu? Gdzieś musi być. W Bukareszcie nie ma serwisu? Czy to jest niemożliwe? Tu jest. A to jest daleko. Musiałbym zmienić miasto. Chyba, że on się pokazuje. Tak, on się pokazuje, jak się jest na bliższym odczycie mapy. Tu nie ma. Tu nie ma. Tu nie ma. Tu jest spanie. Przecież nie mogę tak jeździć. Tu jest serwis. Ale czy to możliwe, żeby w takiej miejscowości jak ta nie było? To jest jakaś głupota. Ile tam jest kilometrów? Poczekajcie. Sprawdźmy. Okej, ruszajmy. 60, dobra, pojedziemy do tego serwisu, już trudno. Troszkę przedłużymy odcinek, ale trzeba. Tu nie mogę tak jeździć, mam 7000 na plusie. Skręć w prawo. Pewno wyjadę z serwisu, będzie minus 5 albo minus 10, ale co zrobić? Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Plus jest taki, że mi chyba już rata kredytu zeszła dzisiaj, więc więc już mi nie grozi teraz minus, dopiero jutro. Trzymaj się prawej strony. No z takim silnikiem na 30 kilka procent uszkodzeń to się jedzie, nie?
trzymaj się lewej strony. Co półtorej minuty mój silnik gaśnie. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. To będzie tragiczna trasa, bez kitu. Za 5000 zł to ja naprawię sobie z 10% uszkodzeń, więc i tak będzie mi się psuł silnik. Tylko rzadziej. Co 2 minutki, a nie co półtorej. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Ale zaraz to wszystko zjedź sprawdzimy, słuchajcie. Za ile mam przerwę na odpoczynek? Za 5 godzin. Jak za 5 godzin, to jeszcze możemy trochę pojechać. To jest malutki, ale pozytyw w tej całej sytuacji. Przeliczam trasę. Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Przeliczam trasę. Skręć w lewo. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. No cóż. No tak, całość... Zapomniałem, naprawiłem całość za 17 tysięcy i jestem w tej chwili dychę w plecy. To jest tragedia. To jest po prostu, słuchajcie, to jest po prostu tragedia, ale nigdy to nie poradzimy. Kochani, dziękuję wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że zobaczymy się jutro. Trzymajcie się ciepło, pa pa i cześć.